Dziś prezentujemy fragmenty koncertu symfonicznego, w którym Orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej w utworach Ryszarda Wagnera, Christiana Zindinga i Giuseppe Verdiego poprowadziła Marzena Diakun, a partie skrzypcowe w utworach na skrzypce i orkiestrę zagrał Nathan Dondalski. Zajrzeliśmy też z kamerą na otwarcie wystawy obrazów Elżbiety Elli Żbikowskiej w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Kobieta to życie. Taki tytuł swej najnowszej wystawie w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej nadała Elżbieta Elli Żbikowska. Zgodnie z obyczajem tej bibliotecznej placówki, zanim obrazy znalazły się w witrynach, zostały wyeksponowane w jej wnętrzu na oficjalnym wernisażu. Kobieta to mój ukochany motyw malarski, bo uważam, że właśnie kobieta to życie. Z jej wielkimi nastrojami, emocjami, bogactwem barw. I ja jestem kobietą i wiem, że kobieta patrzy sercem. Dzisiaj zaprosiłam tutaj obecnych do niezwykłej podróży, właśnie jaką jest życie. I w słowach, które poprosiłam, żeby uwierzyć, otworzyć serce i z wiarą i z miłością spojrzeć ponad strachem, który zdominował dzisiejszy świat. Mottem dzisiejszego wernisażu są, myślę, że wciąż żywe słowa genialnego filozofa Alberta Einsteina, który powiedział: uczymy się wciąż na nowo dawać i brać tę potężną, intensywną energię, którą nosimy w sobie, jaką jest miłość. A co życie znaczy bez miłości?
Idylla Zygfryda Ryszarda Wagnera otworzyła pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie koncert symfoniczny Filharmonii Koszalińskiej. Wojny, która spowodowała, że większość scen muzycznych w Polsce dokonała zmian repertuarowych, usuwając z programów rosyjskich kompozytorów. W naszym mieście Piotra Czajkowskiego zastąpił Antonin Dworzak. Tak naprawdę już ćwiczyliśmy, mieliśmy na pulpitach nuty Czajkowskiego i rzeczywiście no, większość jakby orkiestry podjęła decyzję. Ja nie chciałam jakby dyskutować tutaj za bardzo z tą decyzją, bo jest to bardzo, myślę, taka decyzja delikatna. I miałam też takie swoje mini wystąpienie na początku pierwszej próby objaśniające, że może nie do końca ten Czajkowski, no tak naprawdę on nic nie ma wspólnego z nawet Rosją Radziecką, dziecką czy obecnymi wydarzeniami, ale większość może jednak czuje, że powinniśmy jakoś tam bojkotować nawet może tą kulturę, która przecież jest no, wielka i to są... Czajkowski był geniuszem na muzykę przepojona też miłością, takimi humanistycznymi wartościami, więc to jest oczywiście bardzo, bardzo delikatna decyzja, ale ja szanuję jakby tutaj też głos orkiestry i... Jak to wygląda w innych filharmoniach? Bo przecież ma Pani kontakt z filharmoniami światowymi. Jakie są w tej chwili tendencje? Czy większość postępuje właśnie tak, jak filharmonia tutaj koszalińska? Ja myślę, wiem, że w Polsce rzeczywiście tak się dzieje, że ten repertuar rosyjski zaczyna znikać. Natomiast ja za tydzień gram Czajkowskiego też w Paryżu i tam na pewno on to nie zostanie, ten program zmieniony. Zresztą jest taki miesiąc poświęcony twórczości Czajkowskiego, więc ten Czajkowski jest non-stop w sali Filharmonii Paryskiej grany przez różne orkiestry. No wiem, że na niektórych scenach teatralnych wycofuje się wielkie produkcje, ale to też ze względu na to, że w tych wielkich produkcjach rosyjskich kompozytorów bierze udział bardzo dużo rosyjskich artystów i może przez to, że instytucje poniekąd bojkotują tych, którzy otwarcie nie są w stanie powiedzieć, że dzieje się w Rosji źle. Jest to przepiękna idylla, skomponowany utwór dla... Wagner skomponował go dla swojego nowonarodzonego syna Zygfryda. Jest to muzyka przesycona takim liryzmem, miłością, ale już zawsze słychać u Wagnera te przepiękne dłużyzny też, ale i harmonie i to wszystko tam jest.
Marzena Diakun, absolwentka Koszalińskiej Szkoły Muzycznej, od początku tego sezonu artystycznego jest dyrektorem i głównym dyrygentem orkiestry i chóru Wspólnoty Madrytu. Solistą w piątkowym koncercie był Nathan Dondalski, świetny skrzypek, pedagog i niestrudzony odkrywca nieznanych dzieł. Tym razem przybliżył Koszalinowi norweskiego kompozytora Christiana Zindinga. Lat temu jeszcze tutaj za dyrekcji dyrektora Rubena Silwy wykonałem też taki odkryty przeze mnie, tutaj oczywiście w Polsce, bo na Zachodzie może jest troszeczkę częściej grywany, pierwszy koncert skrzypcowy Christiana Zindinga. W tej chwili dzisiaj wykonałem przepiękny romans na skrzypce i orkiestrę w takiej oryginalnej wersji kompozytora oraz suitę, którą w sumie tak w XX wieku na Zachodzie wypromował taki wybitny skrzypek Jascha Heifetz.
To muzyka, mimo iż pisana przez Norwega, praktycznie jednego z największych kompozytorów, bo do nich się zalicza trzech kompozytorów norweskich, Svendsen, Grieg, Zinding, by wydawało się, że to jest klimat chłodny, zimny, a tutaj ta muzyka, może dlatego, że Zinding studiował, dużo czasu spędzał w Niemczech, był wykształconym kompozytorem w Niemczech, może dlatego ta muzyka jest przepełniona taką wielką namiętnością, czułością, momentami wzburzenia, takiej kontemplacji. No a jest zarazem, tak jak w suicie, niezwykle wirtuozowska, szczególnie takie słynne dla skrzypków presto z tej suity. To są na co dzień niewykonywane utwory, dlatego trudno jest też przewidzieć, jak one pójdą na koncercie, jak to się wszystko uda, bo inaczej wykonuje się utwory, które wielokrotnie się grywało, wie człowiek, czego się może spodziewać przy takim publicznym wykonaniu, a inaczej utwory zupełnie nieznane, ale no, bardzo się cieszę, że mam tą możliwość prezentowania publiczności koszalińskiej właśnie tej muzyki takiej bardziej zapomnianej, nie tylko tych takich, powiedzmy w cudzysłowie, szlagierów wiolinistycznych, ale właśnie tej muzyki, której prawdopodobnie więcej na żywo mogą nie usłyszeć.